Rady Miejskiej w Tyszowcach w 8 kadencji. Witam przybyłych na sesję Rady Miejskiej Radnych Rady Miejskiej oraz burmistrza pana Andrzeja Podgórskiego, inspektorów Konrada Jóźwika oraz pana Krzysztofa Garbule, obsługujących dzisiejszą Radę. Stwierdzam, że zgodnie z podpisaną listą obecności w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagany kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawię państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz podejmowanych działaniach między sesjami. Punkt szósty, informacja przewodniczących komisji Rady na temat pracy tej komisji między sesjami. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie. Punkt pierwszy, wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Punkt drugi, zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Punkt trzeci, uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tyszowce. Punkt czwarty, określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Punkt piąty, określenie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt szósty, określenie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt siódmy, przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Tyszowce na lata 2019-2032. Punkt ósmy, uchylenie uchwały nr 20/122/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na około 6 hektarów gruntów z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 725/1 położonej w Tyszowcach stanowiącej mienie gminy za okres 25 lat w trybie bezprzetargowym Sunlight Investment spółka z o.o. w Lublinie. Punkt 9. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Punkt 10. Przystąpienie gminy Tyszowce do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze. Punkt 11. Przystąpienie sporządzenia zmian studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce. Punkt 12. Przystąpienie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Tyszowce Mikulin etap pierwszy. Punkt 13. Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość. Punkt 9. Przyjęcie sprawozdań. Podpunkt A. Za okres 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny lata 2019-2021. Podpunkt B. Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach w wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Sprawy różne. Punkt 12. Zamknięcie obrad. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z obrad 16 sesji Rady Miejskiej. Protokół z 16 sesji Rady był wyłożony do wglądu na stanowisku inspektora do spraw samorządowych, gospodarskich i komunalnych. Nie stwierdzono do tego protokołu żadnych uwag. Przystępujemy do głosowania. Przed głosowaniem taka mała uwaga. Żyjemy w takim czasie, jaki żyjemy, tak jak powiedziałem. Jeżeli po sesji, tak po tygodniu od sesji, mielibyśmy państwa jakieś pytania a propos przyszłego protokołu, możecie zadawać mailowo, no bo trudno, żebyście w tych czasach przyszli i go sobie przeczytywali, dobrze? To jest takie poza protokołem taka informacja. Przepraszam. Dziękuję. W międzyczasie witam panią skarbnik Krystynę Leje oraz panią Teresę Krastinę, sekretarz gminy. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie uchwalenia innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych,
Zarządzam głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołu z obrad 16 sesji. Proszę o wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za przyjęcie protokołu 16 sesji, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Zarządzam głosowanie imienne w sprawie przyjęcia protokołu 16 sesji. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Jestem za. Pan Kułaj Marcin. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszalec Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało, czy stwierdzam w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół. Za przyjęcie protokołu głosowało 15 radnych, przeciw było 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Teraz nastąpi jego opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i stronach Urzędu Miejskiego. Przechodzimy do punktu 5. Informacja burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej o podejmowanych działaniach między sesjami. Panie burmistrzu. Pan Krzysztof. Proszę Państwa, tak jest w sprawie... 27 kwietnia drogą mailową zostało wysłane do Państwa sprawozdanie pana burmistrza z wykonania uchwał między sesjami. Do dnia odbycia sesji z żadnych uwag w tej debacie nie zgłoszono. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady na temat pracy tej komisji. To znaczy, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, jeżeli nie wiem, jest jakaś potrzeba, prawda, czy widzicie, załóżmy, załóżmy, nie wiem, odpowiedział państwu na jakieś pytania, to jest możliwość, załóżmy, skierowania interpelacji w formie elektronicznej. I wtedy te odpowiedzi zostaną Państwu udzielone. Przechodzimy w takim razie, dziękuję Panu Burmistrzowi, przechodzimy do punktu 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady na temat pracy tych komisji między sesjami. Też informacyjne, proszę Państwa, spotkanie na temat posiedzenia komisji będziemy mówili przy każdym projekcie uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje i zapytania radnych. Czy zgłaszają Państwo dzisiaj jakieś zapytania lub interpelacje? Pan Paweł Kościołko, pan radny Paweł Kościołko. Dziękuję. Pan radny zgłasza 4 zapytania. Pan radny pan radny Paweł Kościołko, przepraszam. I ja zgłaszam jedno zapytanie. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Nie. Przechodzimy do punktu 8 dzisiejszego porządku. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwał w sprawie. Podejmowane na dzisiejszej sesji uchwały posiadają pozytywną opinię komisji oraz pozytywną opinię radcy prawnego. Przechodzimy do podpunktu 1, punktu 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 29 kwietnia patrzę elektroniczną burmistrz Rzeszowiec pisząc znak RM057/10/2020 przesłał radnym projekt uchwały w sprawie prowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Radni nie zgłosili, znaczy ten projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku zapytanie zgłosił do projektu pan radny Paweł Kościołko. Tego samego dnia została udzielona mu odpowiedź. Ja jeszcze może dodam. Dziękuję panu Krzysztofowi. Proszę pani skarbnik. Tak właśnie jeszcze chciałam dodać, że kwoty, które państwo macie w projekcie uchwały zmienią się o 60 tysięcy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Bo tutaj ze względu na to, że pan burmistrz złożył wniosek na zapotrzebowanie zakupu laptopów do nauki zdalnej uczniów. Polska Cyfrowa tam zgodnie z tym przydzieliła
zarobiła 60 tysięcy złotych. I tutaj z tego względu, że laptopy już zostały zakupione i musieliśmy zapłacić w czwartek ostatniego dnia, dlatego też tutaj zarządzeniem burmistrza została wprowadzona ta zmiana i tutaj te kwoty zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków będą się różniły o 60 tysięcy. Czyli na tym, przepraszam, zapłaciliśmy, a teraz zostanie bez zwrotu pieniędzy, tak? Tak, tak, tak. No to na tej zasadzie. Ale to, no właśnie, no ale w tej chwili musieliśmy to zrobić, także to taka zmiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny sposób jednoznacznie wypowiedział się, czy jest za wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Zarządzam głosowanie imienne w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Pani Jaremczuk Agnieszka. Pani Lis Alicja Maria. Pani Stepów Małgorzata. Pan Czarnecki Antoni. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszalec Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Za głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwałę numer 17/108/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok podjęła. Przechodzimy do podpunktu drugiego, punktu 8. Zmian, rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W dniu 29 kwietnia bieżącego roku pocztą elektroniczną burmistrz Tyszowiec pisząc na KRM 0057/10/2020 przesłał radnym projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Komisja do spraw budżetu i rolnictwa na swoim 28 posiedzeniu w dniu 30 kwietnia pozytywnie zaopiniowała wyżywioną inicjatywę. W dniu 30 kwietnia również zapytanie do projektu zgłosił pan radny Paweł Kosiołko, w tym samym dniu dostał odpowiedź na to swoje zapytanie. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w prognozie, wieloletniej prognozie finansowej na. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za, czy przeciw, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, czy jest przeciw, czy wstrzymał się od głosu. Zarządzam głosowanie imienne. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Pani Stepów Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Podaję wynik głosowania. Za głosowało 15 radnych, przeciw było 0, wstrzymujących było 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwałę numer 17/109/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej podjęła. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tyszowce. W dniu 29
20 kwietnia bieżącego roku powinien stosować pismem z znaka R00574-2023 są radnym projekty 4 uchwał z zakresu gospodarki komunalnej. To jest w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości w porządku na terenie gminy Tyszowce, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu umieszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W cytowanym piśmie burmistrz stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty przedstawi radnym na przełomie maja i czerwca, kiedy będzie przygotowywał się do ogłoszenia kolejnego przetargu na obrót zagospodarowania odpadów komunalnych. Burmistrz pisał, że projekty następujących uchwał, czyli w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tyszowce i w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu doświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania odpadów uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Komisji Lubelskim. Serek opcji tych opinii burmistrz dołączył do przekazywanych obiektów. Radni nie zgłosili do burmistrza żadnych uwag lub pytań dotyczących przekazanych projektów. Komisja do spraw oświaty, zdrowia, sportu i spraw społecznych na swoim 26 posiedzeniu w dniu 28 kwietnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała projekty wyżej wymienionych inicjatyw pana burmistrza. Dziękuję panu Krzysztofowi. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej nie jest możliwe, ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie uchwalenia innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządza głosowanie gminy dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości w porządku na terenie gminy Tyszowce. Proszę o wyczytany przeze mnie radny sposób jednoznacznie odpowiedzieć, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Proszę głośniej, bo przez te okulary ciężko usłyszeć. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuk Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kowalko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszalec Piotr. Za. Pan Szechnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Za głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że Rada Miejska w Tyszowcach uchwałę numer 17/110/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tyszowce podjęła. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Proszę o wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny, by powiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania innego w sprawie podjęcia uchwały. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kowalko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł. Za. Mirosław. Pan Kułaj Marcin. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszalec Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. 15 radnych było za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, Rada Miejska w Tyszowcach uchwałę numer
17/111/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów podjęła. Przechodzimy do punktu 5. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie utrwalenia imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządza głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego dotyczącego podjęcia niniejszej uchwały. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Alicja Maria. Za. Pani Stepów Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szatnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwałę numer 17/112/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęła. Przechodzimy do punktu 6. Określenie wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanie przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie trwania imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania innego. Pani Remczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szatnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwała nr 17/113/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej podjęła. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Tyszowce na lata 2019-2032. W dniu 24 kwietnia bieżącego roku pocztą elektroniczną burmistrz Tyszowa jest wpisany znak RM 057.8.2020. Radny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Tyszowce na lata 2019-2032. Radni nie zgłosili do burmistrza żadnych uwag lub pytań dotyczących przekazanych projektów uchwał. Komisja do spraw oświaty, zdrowia, sportu i spraw społecznych na swoim 26 posiedzeniu w dniu 28 kwietnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienioną inicjatywę uchwałodawczą. Panu burmistrzu. Dziękuję panu Krzysztofowi. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie utrwalenie innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządza głosowanie gminy dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Tyszowce na lata 2019-2032. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za.
Pan Jurkiewicz Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kazik Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szafnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwała nr 17/114/2020 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Tyszowce na lata 2019-2032 objęła. Przechodzimy do punktu 8. Uchylenia uchwały nr 20/122/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na około 6 hektarów gruntów z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 725/1 położonej w Tyszowcach, stanowiącej mienie gminy na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym Sunlight Investment spółka z o.o. w Lublinie. W dniu 28 kwietnia bieżącego roku poszło elektroniczną przewodniczącą Rady Miejskiej pismem znak RM0004.35.2020 przesłał radnym projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/122/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie, tak jak czytał tutaj pan przewodniczący. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku pytanie zgłosił do tego projektu pan radny Paweł Kościołko i tego samego dnia o godzinie 14:47 odpowiedzi na to zapytanie udzieliła pani Maria Klot. Komisja do spraw budżetu, gospodarki i rolnictwa na swoim 28 posiedzeniu w dniu 30 kwietnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję panu Krzysztofowi. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwały uchylającej uchwałę nr 20/122/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na około 6 hektarów gruntów z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 725/1 położonej w Tyszowcach, stanowiącej mienie gminy na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym Sunlight Investment spółka z o.o. w Lublinie. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnycki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szafnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwała nr 17/115/2020 w sprawie uchwały uchylającej uchwałę nr 20/122/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 6 hektarów gruntów działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 725/1 położonej w Tyszowcach stanowiącej mienie gminy na okres 25 lat w trybie przetargowym, bezprzetargowym Sunlight Investment spółka z o.o. w Lublinie podjęła. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 9. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. W dniu 28 kwietnia bieżącego roku poszło elektroniczną burmistrz w Tyszowie z pisem znak RM0057.9.2020 przesłał radnym projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Radni nie zgłosili do burmistrza żadnych uwag i pytań dotyczących przekazanego projektu uchwały, a Komisja do Spraw Budżetu i Gospodarki Rolnictwa na swoim 28 posiedzeniu w dniu 30 kwietnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienioną inicjatywę uchwałodawczą burmistrza. Dziękuję panu Krzysztofowi.
Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie trwalnie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Proszę o wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny, by wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lisa Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działo Sławomir. Za. Pan Kąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kazik Michał. Za. Pan Paweł Kościół. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszalec Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwałę numer 17/116/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych podjęła. Przystępujemy do punktu 10. Przystąpienia gminy Tyszowce do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze. W dniu 28 kwietnia bieżącego roku poseł przewodniczącą burmistrz wpisząc na N057.9.2020 przesłał radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Tyszowce do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku pytanie do przedstawionego projektu zgłosił pan radny Paweł Kościołko. Odpowiedzi udzieliła tego samego dnia o godzinie 14.06 pani Katarzyna Piliszczuk. Komisja do spraw budżetu, gospodarki i rolnictwa na swoim 28 posiedzeniu w dniu 30 kwietnia pozytywnie zaopiniowała przedstawioną inicjatywę pan radny Paweł Kościołko. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie trwalnie gminnego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie gminne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia gminy Tyszowce do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pani Jaremczuk Agnieszka. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kazik Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Gronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwałę numer 17/117/2020 w sprawie przystąpienia gminy Tyszowce do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze podjęła. Przechodzimy do punktu 11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce. W dniu 28 kwietnia bieżącego roku poseł przewodniczącą burmistrz wpisząc na N0057.9.2020 przesłał radny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku pytanie zgłosił do tego projektu pan radny Paweł Kościołko. Tego samego dnia odpowiedzi udzielił pan Krzysztof Kukiełka. Komisja do spraw budżetu, gospodarki i rolnictwa na swoim 28 posiedzeniu w dniu 6 kwietnia pozytywnie zaopiniowała wyżywioną inicjatywę uchwałodawczą. Dziękuję panu Krzysztofowi. Przechodzimy do głosowania, ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie uchwalenia innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kazik Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kubaj Marcin. Za.
Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szechnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, 0. Przeciw było 0, wstrzymujących również 0 radnych. Rada Miejska w Tyszowcach uchwała nr 17/118/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce podjęła. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Tyszowce i Mikulin. Etap pierwszy. W dniu 27 kwietnia bieżącego roku pocztą elektroniczną burmistrz Tyszowiec pismo znak RM0057.9.2020 przesłał radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Tyszowce Mikulin etap pierwszy. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku pytanie do przedstawionego projektu zgłosił pan radny Paweł Kościołko. Tego samego dnia udzielił mu odpowiedzi pan Krzysztof Kukiełka. Komisja do spraw budżetu i gospodarki rolnictwa na swoim 28 posiedzeniu w dniu 30 kwietnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała wyżej inicjatywę uchwałodawczą pana burmistrza. Dziękuję panu Krzysztofowi. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Tyszowce i Mikulin etap pierwszy. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lisa Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Jestem za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kazik Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Pan Kubaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwała nr 17/119/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Tyszowce Mikulin etap pierwszy podjęła. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 13. Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość. 29 kwietnia bieżącego roku poczta elektroniczną burmistrz Tyszowiec pismo znak RM0057.10.2020 przesłał radny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość. W dniu 30 kwietnia bieżącego roku pytanie do przedstawionego projektu zgłosił pan radny Paweł Kościołko. Odpowiedzi udzieliła 30 kwietnia bieżącego roku o 13:45 pani Elżbieta Kierewka. Komisja do spraw budżetu i gospodarki rolnictwa na swoim 28 posiedzeniu w dniu 30 kwietnia pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienioną inicjatywę uchwałodawczą pana burmistrza. Dziękuję panu Krzysztofowi i przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pani Jaremczuk Agnieszka. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szachowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Podaję wynik głosowania.
Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach uchwała nr 17 łamane na 120 w sprawie łamane na 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość podjęła. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszego porządku obrad. Przyjęcie sprawozdań. Tutaj jako podpunkt pierwszy za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021. W dniu 27 kwietnia bieżącego roku poseł elektroniczną przewodniczącą Rady Miejskiej pisnął znak RM0004.34.2020 przesłał radnym następujące sprawozdanie. Za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 i drugie sprawozdanie sądowe administracji szkół w Tyszowcach z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019. 30 kwietnia bieżącego roku pytania do obu sprawozdań zgłosił pan radny Paweł Kościołko. Odpowiedzi udzieliła w dniu 30 kwietnia bieżącego roku o 15.18 kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o 14.07 dyrektor samorządowej administracji szkół pan Paweł Klisz. Komisja do spraw oświaty, zdrowia, sportu i spraw społecznych na swoim 26 posiedzeniu w dniu 28 kwietnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała oba sprawozdania. Dziękuję panu Krzysztofowi. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie innego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące podjęcie sprawozdań za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021. Proszę, aby wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za podjęciem sprawozdań, za przyjęciem sprawozdań, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Za. Pan Czarnecki Antoni. Za. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za. Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szachnowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, 0. Przeciw było 0, wstrzymujących również 0. Rada Miejska w Tyszowcach przyjęła sprawozdanie dotyczące za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021. Przechodzimy do podpunktu B, punktu 9. Przyjęcie sprawozdań samorządowej administracji szkół w Tyszowcach z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. Przystępujemy do głosowania. Ponieważ głosowanie jawne na sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, zarządzam głosowanie imienne dotyczące przyjęcia sprawozdania samorządowej administracji szkół w Tyszowcach z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. Proszę o wyczytany przeze mnie radny w sposób jednoznaczny wypowiedział się, czy jest za przyjęciem sprawozdania, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Przystępujemy do głosowania. Pani Jaremczuk Agnieszka. Za. Pani Lis Alicja Maria. Za. Pani Stepuch Małgorzata. Pan Czarnecki Antoni. Pan Działa Sławomir. Za. Pan Gąsior Jerzy Wincenty. Za. Pan Jurkiewicz Jan Andrzej. Za. Pan Kawałko Marcin Grzegorz. Za. Pan Kaziuk Michał. Za. Pan Kościołko Paweł Mirosław. Za.
Pan Kułaj Marcin. Za. Pan Machlarz Radosław. Za. Pan Marszałek Piotr. Za. Pan Szechowski Andrzej. Za. Pan Wronka Mirosław Krzysztof. Za. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Rada Miejska w Tyszowcach przyjęła sprawozdanie Samorządowej Administracji Szkół z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 10 dzisiejszego porządku obrad, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych podzielone są na bieżąco. Możecie Państwo się z nim zapoznać w ocenie informacji publicznej. Stosowny zakład. Czy Pan Burmistrz jeszcze coś w tym punkcie? Nic. Przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne. Czy są jakieś pilne sprawy różne, które trzeba w trybie pilnym rozwiązać? Nie ma. Przechodzimy do punktu 12. Zamknięcie obrad. Zamykam obrady 17. sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach. Dziękuję Państwu za przybycie. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Ja będę mówił, że to jest tylko